Witajcie, piękna pogoda, słońce świeci, znowu niby czyste niebo, ale ma padać, ale co tam, nie mam czasu. Robimy te talerzówki. Tutaj jest nieco wyżej niż tam, co wam pokazywałem. Tam jest to błoto takie, że można się zapaść, dlatego postanowimy wypróbować na tej pustyni. Przy okazji sprawdzić, mam tutaj taką próbną porcję. O, żeż ty. O, żyta, żeby sprawdzić, czy żyto wyrośnie na pustyni. To, że ja je tak rozsypię, to po prostu nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Byle jak, byle się to, byleby to tutaj po prostu było gęsto, nie gęsto. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tu jest pustynia, piach totalny. A to jest jakieś takie żyto, nie wiem jakie, ale jakieś jest. No i jego zadaniem jest tu wyrosnąć. Niechcący mi się worek rozerwał, dlatego nie patrzę po prostu jak. Tu do kompostownika. Co ptaki wydziobią, to wydziobią. Tu część spadnie oczywiście z traktora. Nie ma znaczenia. Moi drodzy, baterii nie mam, więc szkoda czasu. Ładowarka mi padła. Tutaj zrobię to tak. I na razie, nie wiem czy się dogra, na razie trzymajcie się. Za głęboko. Nie. O. Powtórka. Za płytko. W ogóle podniosłem. Dobra, robię próbę bez kamery na razie. To nie jest taka prosta sprawa, słuchajcie. Muszę ją dobrze ustawić, bo inaczej nic z tego nie będzie. Te talerze idą w dół, te talerze idą w górę. Jeżeli te dam niżej, to się tak grzebie, że nie mogę ruszyć. To jest jedna rzecz. A dwa, że dobrze byłoby po prostu jakąś ustawić ją w poziomie, żeby wtedy ona równo brała. No i się zastanawiam nad tym. Gdybym to dał niżej, ale się nie da, bo tu jest tego śmego i owego i nie ma miejsca. Więc to musiałbym cofnąć do tam. Wtedy mi się kółko podniesie. No i kombinacji alpejskich co nie miara. Baterii już nie ma, więc nie bardzo wiem co robić. Chyba przestanę, samo się przestanę nagrywać, ale przejadę jeszcze w tamtą stronę, tak jak przejechałem raz i zobaczymy jak to wygląda. Zobaczcie jak to idzie. Dobra, moi mili, nie wiem czy mnie nawet słychać. Tak to wygląda. 2200 obrotów i ona wtedy idzie, ale moim zdaniem tych obrotów jest za dużo. Muszę ją lepiej ustawić.
Tylko, no ponieważ nie wiem jak, muszę się trochę zastanowić. Tutaj trzeba pogrzebać w tym miejscu, cofnąć tamto kółko, ale też nie wiem jak. Jakoś trochę się pomęczę, ale ją ustawię jakoś, bo to jest rzecz najważniejsza. No i mi się wydaje, że tak jak tu przejechałem parę razy, to ona zda egzamin. Nie zamaczam, słuchajcie, nie zagłębiam talerzy maksymalnie, bo tu jest kwestia 10 cm i więcej nie trzeba, żeby chwasty zdewastować i na tym już siać. To co będzie pod spodem, to już jest inna bajka. W każdym razie, no mi się wydaje, że 60 daje radę. Kwestia tylko w tym właśnie, żeby nie męczyć na 2200 obrotów, tylko tą samą robotę zrobić na maksymalnie 1800. Myślę, że się da tu. To będzie rzecz najważniejsza i najtrudniejsza dla mnie do ustawienia, ale spróbuję. Także dzisiaj wystarczy mi na ten temat, bo nie wiem, teraz się zajmę. No muszę się zająć właśnie tym, jak to cofnąć, bo cofnąć tego, to próbowałem cofnąć ten tutaj tą sztycę, to, ale się nie da. Trzeba to młotem przywalić, tutaj nie wziąłem ze sobą. Więc nie wiem, czy jakoś po prostu na koziołkach to podstawię i wtedy ją po prostu opuszczę, żeby ona wisiała na koziołkach, będzie mi łatwiej, żeby to kółko się nie opierało, bo w momencie, kiedy się kółko opiera, ja nie mam możliwości regulowania tego elementu. Po prostu to wszystko tutaj napręża na tym i ja nie mogę tego cofnąć za nic na świecie. A to byłoby najlepiej. Też myślałem i wtedy jakbym to dał niżej tu, to są szanse, że ona wtedy będzie się kładła równo. Też mi wpadł głupi pomysł do głowy, żeby to dać wyżej. Ale jak dam wyżej, to będzie w ogóle całkiem przód do góry szedł. Czy nie? No właśnie, powiedzcie, bo sam po prostu już jestem zdezorientowany. Ale tym bym po prostu obrobił wszystko co trzeba. Naprawdę dobra maszyna. Zjadę na bazę i spróbuję coś pokombinować. Bo jakbym to dał wyżej, a cięgło dałbym niżej, to wtedy koło jest w powietrzu. No może i to jest nawet niegłupi pomysł. Spróbuję. No słuchajcie, nie wiem co tu zrobić z tym. Kombinowałem i w górę i w dół i z tymi możliwościami, ale jak dam tutaj w górę cięgło, no to jeszcze bardziej idzie maszyna tutaj z przodu do góry, więc powinienem to dać na dół, a to do góry. Ale robi się to samo. Też idzie w górę od razu. Nie, tak, żeby to po prostu tu z kolei, jeżeli cofnę to w to miejsce tutaj przydam ten, to mi się tutaj tak mocno nachyla, że musiałbym mieć cięgło z długości, nie wiem, 30 cm maksymalnie. Może nawet krótsze, 25-20. Tak to blisko się tutaj łączy. Co tu wymyślić, nie wiem. A słońce praży. Deszczu nie widać. No idzie się tylko usmażyć tutaj. Dobra, muszę pomyśleć, bo schowam się gdzieś w cieniu, bo inaczej to nie da rady. Mózg się gotuje. Trzymajcie się. Cześć. No słuchajcie, test jak wyszedł, sam nie wiem, bo trzeba to ustawić, inaczej nie da rady. Nie jest to takie proste. Słuchajcie, może jeszcze tu jest kwestia, żebym tutaj ustawił, co? Na wysokość tego. Bo jeżeli bym podniósł wyżej, to ona się tutaj będzie też inaczej na górze zachowywać, jak ja tutaj to podniosę wyżej. Bo niżej to mogę jeszcze o jedno oczko niżej, ale no nie wiem. Kurczę blade, co tu zrobić?
Bo tak, jakbym tu podniósł, to ona mi się będzie później podnosić. Nie? No to byłoby ten, to jedno oczko. Tylko trzeba by wtedy to tutaj tą śrubę odkręcić. Tu jest, widzę, na samokontrującą. Tam jest na normalną. Kto wie, może i bym dał radę to zrobić. Muszę pomyśleć. To są ważne rzeczy. No i przy okazji, słuchajcie, z tej całej radości zakleszczyłem znowu biegi. Także u mnie to taki standard trochę. No ale muszę to zrobić, bo same się nie odkleszczą, więc... Tylko 13 znowu. Słuchajcie, kupiłem z 5 13, nie wiem gdzie są. W samochodzie. No po prostu bezsilność. No w każdym razie nic. Taka, widzicie, to robota. Nie jest łatwo, jak się po prostu człowiek uczy sam wszystkiego. Dobra. Na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.